Fragment, który za chwilę obejrzycie, miał wylecieć. Nie podobał mi się, ponieważ pytając o seks aferę, tak naprawdę nie dowiedziałem się niczego nowego. Mało tego, wydaje mi się, że Andrzej Leper nie był do końca ze mną szczery na temat swojej wiedzy o związku Stanisława Łyżwińskiego i Anety Krawczyk. Natomiast patrząc na tę rozmowę z drugiej strony, dostrzegłem coś innego. Andrzej Leper nie kopie leżącego, bo Łyżwiński leży i kwiczy, jest politycznie skończony, życiowo też. Z tego co wiem, areszt tak mu dokopał, że ma problemy z poruszaniem się, oddychaniem. Tak naprawdę on chyba nie wie nawet, że jeszcze żyje i z każdym dniem zamienia się w posąg. Andrzej Leper mógł go pogrążyć. Nic by na tym nie stracił, a być może zyskałby kilka punktów procentowych, przebijając się z ciekawą wypowiedzią w mediach, jakąś ciekawostką na temat politycznego lub pozapolitycznego życia Stanisława Łyżwińskiego, który, jak wiemy, wiele za uszami miał. Nie zrobił tego, ponieważ był i jest lojalny wobec swojego przyjaciela. A to cecha rzadko spotykana w polskiej polityce. Dla kogo nie ma powrotu do partii? Ja nie chciałbym wymieniać nazwiska żadnego. Oczywiście, że jest problem Łyżwińskiego, bardzo duży. Łyżwiński. Jest bardzo duży problem i on nie jest członkiem i on nie chce być. Nie chce być, on wie, co się stało. Wie pan, przekreślić nie można, jeżeli to się skończy wszystko tak, jak ja myślę, tylko że to będzie czas, bo być może, że dopiero w Strasburgu się skończy to wszystko. Ja myślę, że w mojej sprawie dużo wcześniej, jako że z 233 świadków nikt nie potwierdził wersji pani Krawczyk, a sędzia nie potrafi, jak powiedziałem, już 5 miesięcy uzasadnienia wyroku napisać, to jak pójdzie do ponownego rozpatrzenia, to może być bardzo ciekawie. Każdy z nas ma jakieś skazy, jakieś błędy popełnia i tak dalej. Natomiast co do takich zarzutów, nawet jeżeli coś między Łyżwińskim, przepraszam, a panią Krawczyk było, to na pewno nie było tam żadnego przymusu. Od tego zacznijmy. Dorośli ludzie, matka dwóch córek podaje Łyżwińskiego do sądu, że jest ojcem, alimentów żąda. Kiedy Łyżwińskiego zbadano DNA... Pan też miał być przecież ojcem. Ja też miałem być. Zbadano DNA, to wie pan, co Krawczykowa zrobiła? Wycofała ten pozew, bo ona złożyła w listopadzie w 2006 roku, a artykuł ukazał się 4 grudnia. Ona złożyła 29 listopada. I jak zobaczyła, że DNA nie, wycofała szybko to. I sąd to ma. Tłumaczył pan, że samoobrona jeszcze nie rządziła. Dlatego nie bierze pan jeszcze odpowiedzialności za spełnianie swoich obietnic. Teraz, jak wiemy, jeśli zostanie pan prezydentem, będzie miał pan jeszcze mniejszy zakres jakby tej władzy, możliwości rządzenia. I dlatego też, być może dlatego, mówi pan o planach wprowadzenia systemu prezydenckiego, który musiałby być poprzedzony zmianami w Konstytucji. W Konstytucji tak jest. Jak pan chce zmienić Konstytucję, skoro do jej zmiany potrzeba 2/3 głosów parlamentu? To przyjdzie pan do Kaczyńskiego, do Tuska, sorry chłopaki, wasz czas, wyście już byli, teraz ja rządzę, ja wiem lepiej, musicie oddać swoją władzę. Nie, poprzez ten dialog i przekonanie, czy lepiej jest tak jak teraz, bo teraz jest wygodnie, na pewno dla każdego. Bo jest taka stosowana, jak to tłumaczę, spychologia. Rząd na prezydenta, że coś tam wetuje, oni by chcieli prywatyzację służby zdrowia, wszystko by uzdrowili, tylko prezydent się nie zgodził. Prezydent mówi, że parlament za wolno działa, parlament mówi, że rząd za mało ustaw wnosi i tak wie pan, w kółko Macieju. Nikt nie jest winny, odbijanie piłeczki. A mnie podoba się system amerykański, bo jak ja mówię o władzy prezydenckiej, to każdy, co Łukaszenka? Nie, ja mówię o systemie amerykańskim, gdzie prezydent wybierany w wyborach powszechnych, demokratycznych i tak dalej, i prezydent rządzi i odpowiada. Ma pan konto na Twitterze? Nie, nie mam jeszcze. W Facebooku? Mamy. Ma pan konto na Facebooku, tak, w Blipie? Nie wiem, tutaj pamięta, pan Kowalczyk to bloga prowadził nas. Pan bodajże bloga w marcu, założyłem, prawda? Teraz w kampanii teraz. Dokładnie, tak. Więc to jest. Pańska działalność w internecie jest dosyć ograniczona, prawda? Ale dużo wejść. Ile pan wejść dziennie? Było, z tego co ostatnio przeglądaliśmy, to w sumie mieliśmy chyba około 20 tysięcy. Dziennie? Nie, dziennie nie. Dziennie było na początku około 580 było i później to rosło, doszło do ponad chyba 5 tysięcy.
na naszej klasie, gdzie też jesteśmy, jestem na drugim miejscu za Komorowskim. Ale jak pan chce zdobywać internautów, skoro no tak troszkę po macoszemu potraktował pan ten internet? No, jest ale pan... rozwijamy to i to jest czas na potrzeby kampanii wyborczej. Nie. Przez 3 lata? I teraz będziemy to robić. Podjęliśmy decyzję taką i ja też, jest zespół ludzi, który nie założył panu konta na Twitterze. Którzy się tym wszystkim na dzisiaj zajmują i widzę, że, bo ja naprawdę powiem, że nie myślałem, że to jest taka siła, a jednak jest to siła. Oczywiście, że to jest taka siła, ona będzie jeszcze i ludzie młodzi też w terenie wytykają to, co pan, że zbyt mała aktywność w internecie nasza jest. I proszę przekazać swoim ludziom, że też nie tylko mała aktywność, ale także niechlujność, bo jak widzę pańskiego bloga, to on nie wygląda wizualnie zbyt dobrze i czyta się go jak wiersz, także to dosyć niewygodnie, bo ja go czytałem. Ale teksty są chyba dobre. Wie pan, nawet mnie pan nie znudził, szczerze mówiąc. No widzi pan. To jest dużym sukcesem. Teksty są dobre. Naprawdę, rzeczywiście teksty nie. Teksty są dobre, tak, bo one nie są żadne rozrywkowe. Tam trochę dowcipu też może było o tym, o powodzi, o tym, że tak oni sobie tam, ale tak, to są poważne tematy poruszane. Powiedział pan, za 5 lat będę żył w Polsce, którą będzie rządzić samoobrona. To było w 2001 roku. Co teraz pan powie? Kiedy będzie rządziła samoobrona? Trudne pytanie. No i za 5 lat sprawdziło się tamto. Ale nie rządziła, tylko współrządziła. Ja chciałem rządzić, bo rządzi ta partia, która ma premiera oczywiście. Ja byłem i aż i tylko wicepremierem, mając bardzo mały wycinek w rządzie do sprawowania władzy tej. Natomiast ja myślę, że się dobrze składa tak dzisiaj. Widzi pan, za rok są wybory parlamentarne i te wybory mogą jeszcze nie być tym przełomem. Ale następne, to będzie w sam raz 5 lat, mogą być wyborami samoobrony. I zrobię wszystko, aby tak było, jeżeli sił wystarczy, bo czuję się dobrze, Bóg da zdrowie, to tak będzie. Z dawnej samoobrony niewiele już zostało. Nie ma ludzi, którzy kiedyś ją popierali, nie ma działaczy, którzy nadawali jej ton. Nawet sam Andrzej Leper nie jest już tym Andrzejem Leperem, którego znaliśmy przed laty. Tym, który, jak sam powiedział, wyrósł na buncie społecznym. Wpisując się w politykę miłości, zgody i pokoju, wpisuje się w miejsce, które jest zarezerwowane od dawna przez PO, PiS oraz SLD. Wpisując się w ten elektorat, wchodząc w ten elektorat, popełnia polityczne samobójstwo. Mimo wszystko wierzę w tego człowieka. Wierzę, że jeszcze powróci do parlamentu razem ze swoją partią. Uważam go za bardzo, ale to bardzo utalentowanego polityka. I tak jak powiedziałem na początku, samoobrona z tym 10-15% poparciem jest partią potrzebną Polsce. I zdania nie zmieniłem.